Czyli plemniki do analizy ustawiają się jeden za drugim w rządku. Aha. Każdy plemnik jest, że tak powiem, prześwietlony przez laser i jeżeli on natrafi na to, że barwnik jest w środku, to znaczy, że on wniknął. Czyli znaczy to, jest to jednoznaczne z tym, że plemnik jest uszkodzony, prawda? Mhm. Jeżeli tego barwnika nie ma, nie zaświeci, mamy go w innej części wykresu. Mhm. I teraz to jest cała populacja plemników, plemników, które zostały przeanalizowane. Mhm. Tu jest przepływ, natomiast tutaj to jest już ostateczny wynik. W nasieniu świeżym oczekujemy, jest dla nas jak najbardziej pożądane, żeby tych plemników żywych z nieuszkodzoną błoną komórkową było w granicach 70% i więcej. Im więcej, tym lepiej. Jest 72% w tym przypadku. Tu jest populacja plemników zamierających, a tu jest populacja plemników martwych. Te w obrazie mikroskopowym, one się ruszają. Więc gdybyśmy się pozostali na ocenie tylko mikroskopowej, no to mamy to jako całość, nie? Czyli w zasadzie 70-80, ponad 87% plemników żywych, nieuszkodzonych. A tak naprawdę jest ich 72%. Czyli hodowca ma pewność, że użyta słomka jest... To jest pierwszy etap, bo to jest nasienie świeże. Ono nam tylko kwalifikuje ejakulaty do dalszej obróbki. Bo proces mrożenia jest drastycznym procesem dla tych komórek. One mimo tego, że są zabezpieczone przez rozcieńczalnik i kryokonserwanty, mimo wszystko część plemników w tym procesie obumrze. Jasne. I teraz jest kwestia, ile, jaka tu będzie ta właśnie pula wyjściowa, im jest wyższa, to wiadomo, że tych plemników jest więcej. I jaki procent w tym całym procesie nam obumrze? Jeżeli obumrze 50%, no to jest super. Jeżeli więcej, no to wtedy automatycznie tych żywych już po mrożeniu będziemy mieć mniej. Jeżeli mamy 70, w dawce będziemy mieć 20 milionów plemników, w całym procesie nam obumrze 50, to w słomce już będziemy mieć tych 10 milionów plemników, super ekstra, nie licząc żadnych tam tych uszkodzonych czy martwych.